Dzień dobry, moi drodzy, dzisiaj wtorek, jest 19 maja, to jest drugi odcinek Wstawakowy w tym tygodniu, czyli w ogóle nie ma to żadnego znaczenia ta informacja, ale chodziło mi o to, żeby jakoś zacząć, żebyśmy mogli wystartować z czołówką. No to jedziemy z czołówką. Moi drodzy, moi mili, moi kochani, witam was we wtorek i zapraszam oczywiście we wtorki na cytat ze świętego. Będzie dzisiaj cytat ze świętego z Jana 23. Bardzo piękne zdanie, bardzo oczywiste. Słyszeliśmy je już prawdopodobnie miliard razy w życiu. Dopóki go nie zastosujemy, to trzeba je sobie w kółko powtarzać. Właśnie, czy ja wam kiedyś mówiłem w ogóle taki dowcip, taką anegdotę w sumie, jak do parafii przyszedł nowy proboszcz, nie? I ludzie przyszli na pierwszą przerwę w niedzielę, tacy zachwyceni, mam nowy proboszcz, że zachwyceni, właśnie oczekiwali, czy będzie zachwycająco. No i proboszcz wyszedł na mszę świętą, nie? Zaczął mszę świętą, taki pobożny, powiedział kazanie, super kazanie powiedział. Więc ludzie sobie pomyśleli, kurde, dostaliśmy fajnego proboszcza, nie? Za tydzień w niedzielę znowu przychodzą na mszę świętą, proboszcz mówi kazanie, okazuje się, że powiedział dokładnie to samo kazanie, co tydzień wcześniej. Pomyśleli sobie, może coś mu się pomyliło, nie? Może coś się czytania poprzestawiały i tak dalej. No więc za tydzień znowu, trzecia niedziela, proboszcz mówi kazanie, okazuje się, to samo kazanie. Czwarta niedziela, to samo kazanie. Piąta niedziela, to samo kazanie. Ktoś w końcu się odważył, poszedł do proboszcza po mszy świętej do zakrystii i mówi, ale księże proboszczu, bo tacy jesteśmy trochę zdziwieni, że ksiądz proboszcz od 5 tygodni mówi to samo kazanie. A on mówi, no wiem, będę mówił, aż zastosujecie. Otóż kochani, ja wiem, że bardzo wiele tematów we wstawakach się w kółko powtarza. No ale ja mam takie przekonanie sam do siebie, że ja połowy z tego jeszcze w życiu nie zastosowałem. Więc dopóki tego nie zrobimy, to będę wam powtarzał. A dzisiaj jest bardzo piękne zdanie Jana 23. Posłuchajcie. Nie byłoby żadnego poganina, gdybyśmy zachowywali się jak prawdziwi chrześcijanie. Kochani, jestem absolutnie przekonany, że największym problemem Kościoła, największym przeciwnikiem Kościoła, największym niszczycielem Kościoła, największym niszczycielem dobra jest sam Kościół, w sensie sam dla siebie. Kochani, tak, są różne siły na pewno zewnętrzne, które Kościół również próbują, nie wiem, zniszczyć, które próbują chrześcijaństwo, wiarę, dobro, miłość naruszyć, zniszczyć, rozwalić, rozłożyć na łopatki i tak dalej. Tak, oczywiście, że jest mnóstwo rzeczy zewnętrznych, ale jestem przekonany, że naszym największym wrogiem jesteśmy my sami. Naszym największym niszczycielem i przeciwnikiem jesteśmy my sami. Tym, co robi największą krzywdę chrześcijaństwu w świecie, jest samo chrześcijaństwo, nie to, co jest na zewnątrz. Proszę kochani, proste pytanie dzisiaj trzeba sobie zadać, dlatego mówiłem, że to będzie oczywiste, ale to jest bardzo ważne pytanie. Czy kiedy ludzie patrzą na twoje życie, czy kiedy ludzie cię dzisiaj spotkają, pomyśl, jaki masz dzisiaj dzień, jakie masz dzisiaj spotkania, będziesz w pracy, gdzieś tam wśród znajomych, u ludzi na ulicy, będziesz w sklepach i tak dalej. Czy dzisiaj po słowach, które powiesz, czy dzisiaj po twoim zachowaniu, po tym, jak będziesz reagował, po tym, jak będziesz funkcjonował, jakie decyzje podejmiesz, jakie będziesz podejmował wybory, czy ludzie widząc ciebie będą mogli mieć w głowie taką myśl, kurczę, ale super jest być chrześcijaninem. I nie chodzi mi o to, czy będziesz gadał, że jesteś chrześcijaninem, że będziesz gadał, że wierzysz w Boga i będziesz innym mówił, słuchajcie, wierzcie w Boga. Nie, nie, te słowa są bardzo często niepotrzebne. Nie mówię, że są w ogóle niepotrzebne, ale bardzo często nie są potrzebne. Znacznie potrzebniejsze jest to, że ludzie zobaczą twoje życie i sobie pomyślą, kurde, Bóg musi istnieć. Albo zobaczą twoje życie, wiedząc, że jesteś katolikiem, sobie pomyślą, kurczę, katolicy są naprawdę dobrzy ludzie. Pytanie, czy będziesz dzisiaj kochał, czy oceniał, czy będziesz osądzał, czy będziesz pomagał, czy będziesz potrafił ofiarować się, czy będziesz potrafił stracić, czy będziesz potrafił nie odpowiadać gniewem, odwetem, zawiścią, nienawiścią, zdenerwowaniem i tak dalej. To, że kochani, jesteśmy słabi, jasna sprawa. Czy będziesz potrafił przeprosić, czy będziesz potrafiła przyznać się do słabości i do winy. Nie byłoby żadnego poganina na świecie, tak mówi Jan 23, gdyby chrześcijanie byli tym, kim być powinni. Gdybyśmy żyli miłością, dobrocią, pokorą, służeniem temu światu, a nie próbą, nie wiem, narzucania mu swojej władzy, próbą wytykania tylko palcami tego, co jest grzeszne i słabe. Nie mówię, że na to w ogóle nie ma miejsca. Tylko czy jesteśmy naprawdę świadkami miłości Chrystusowej? Kochani, dzisiaj bardzo, myślę, oczywista rozkmina, ale chciałbym, żeby z tej oczywistej rozkminy wyniknęło bardzo konkretne pytanie. Co dzisiaj zrobisz? Jakie dzisiaj podejmiesz decyzje? W jaki sposób dzisiaj zafunkcjonujesz, żeby pokazać światu, jak wygląda
prawdziwy chrześcijanin. Nie oczywiście na pokaz, tylko naprawdę nim będziesz. Naprawdę ja nim będę. To jest zadanie na dzisiaj dla nas od Jana 23. Moi drodzy, jakoś tak wczoraj i dzisiaj, pewnie tak będzie jutro, bo nagrywam teraz te odcinki oczywiście tam trochę wcześniej. Jakiś taki jestem zaspany strasznie, bo nagrywam to w ogóle dosyć wcześnie. Przepraszam, jeżeli nie ma jakiegoś wielkiego wigoru we mnie, ale myślę, że same te prawdy może wam wystarczą, nie? No nie zawsze już tak musi być taki nakręcony i naładowany i tak dalej, tylko czasem jest taki właśnie, taki trochę, taki rozmemłany. Rozmemłanie też jest w sumie potrzebne czasem, albo po prostu jest naturalną koleją rzeczy. Dobra, bo kończę, bo głupoty gadam. Kochani, ściskam was, pozdrawiam, życzę wam najlepszego możliwego wtorku. Bardzo wam błogosławię i proszę, zróbmy dzisiaj, czyli zawsze, dzień w pełni chrześcijański. Z Bogiem, pa!